Dla każdego odwaga znaczy coś zupełnie innego. Dla mnie na przykład to rozmowa z nieznajomymi albo dzwonienie do kogoś, kogo naprawdę, naprawdę nie znam. Albo na przykład to taki moment, kiedy w słusznej sprawie występujesz przeciwko przyjaciołom i mierzysz się z tym z ogromnym bólem serca, ale dajesz radę. Odwaga to także takie małe rzeczy, na przykład zareagowanie na nieśmieszny dowcip, który kogoś obraża. Albo na przykład wyjście w shortach, kiedy wiesz albo czujesz, że twoje nogi nie wyglądają tak jak te z magazynów dla kobiet. Odwaga jest i duża, i w małych gestach. Każdy rozumie ją zupełnie inaczej. W kontekście odwagi szczególnie ważne są dla mnie dwie rzeczy. Pierwsza z nich to samoświadomość, taka znajomość siebie i tego, gdzie przebiegają moje granice i zauważenie momentu, w którym ktoś te granice narusza. Odwaga to dla mnie temat, który nieodłącznie wiąże się z wartościami. A wartości to wszystkie te ważne dla mnie w życiu rzeczy, które wpływają na moje decyzje i stanowią o tym, jakim jestem człowiekiem dla innych, dla siebie. Druga rzecz natomiast to wrażliwość. Przyjrzenie się wrażliwości, zaakceptowanie jej i polubienie, bo tam, gdzie jest wrażliwość, tam może narodzić się odwaga. Odwaga to dla mnie wszystkie te sytuacje, w których ja ujawniam światu swoje wartości i mówię o nich głośno, nie wstydzę się tego, mimo że na przykład są to opinie, poglądy niezgodne z poglądami większości albo niezbyt popularne. Odwaga to dla mnie te wszystkie sytuacje, kiedy ja wychodzę do świata i mówię mu, że coś jest dla mnie ważne, że podejmuję taką decyzję, bo właśnie to wynika z moich wartości. Kiedy dorastałam, to bardzo często słyszałam, że mam gorzej, bo jestem dziewczyną i nic nie jestem w stanie z tym zrobić i im szybciej się z tym pogodzę, tym będzie dla mnie lepiej. I to sprawiało, że w sytuacjach zagrożenia, w momentach, kiedy ktoś mówił o mnie lub do mnie słowa, na które nie miałam przyzwolenia, zupełnie nie wiedziałam, co zrobić, jak się zachować, strach mnie po prostu paraliżował. Dlatego teraz niezmiernie ważne dla mnie jest, żeby młodzi ludzie uczyli się, co robić, kiedy chcą obronić siebie, swoich wartości, osób im bliskich. Chciałabym, żeby uczyli się odważnego zachowania i misja Odwaga jest takim spełnieniem moich marzeń. Misja Odwaga. Wpłać dowolną kwotę, odbierz nagrodę i zaproś swoich znajomych, bliskich lub też dalszych znajomych do wpłacania na nasz projekt, czyli Misję Odwagę. Z Twoją pomocą młodzi ludzie będą mieli start w odważne życie.